Partnerem odcinka jest Lajokat. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Dzisiaj trochę niezręcznie dla osób, które liczyły na temat, czemu nie widzimy Sokki w Legendzie Kory. Cóż, okazało się, że zrobiłem już podobny odcinek. Dopiero dzień po ankiecie, dzięki Waszym komentarzom pod ankietą, uświadomiłem sobie ten błąd. Całość sytuacji idzie z niestarzejącym się na moim kanale żartem. Bo czemu nie widzimy Sokki w Legendzie Kory? Bo nie żyje. Dlatego zapraszam do obejrzenia odcinka, który nagrałem no gdzieś tak z rok temu pod tytułem Jak umarł Sokka. Link wyświetla się Wam w prawym górnym rogu. Musiałem szybko wymienić temat i dzisiaj dowiecie się, czemu nie widzimy Mei w Legendzie Kory. Chyba ostatniej postaci, o jakiej nie omawialiśmy pod tym względem. Zapraszam też Was jutro, gdzie trochę pośmiejemy się z 10 najgłupszych pytań odnośnie Avatarverse. No nic, nie przedłużam i proszę Was o zaparzenie herbatki godnej Airo, zajęcie wygodnego miejsca. I zapraszam do oglądania. Mei to dość ciekawa postać, non-benderka należąca do klasy wyższej, dzięki czemu otrzymała kształcenie w najlepszej szkole dla dziewcząt w Narodzie Ognia. Tam też za młodu poznała dwie koleżanki, Tylee oraz Azulę. Jak wiemy, gdy dorosła, nie dość, że stała się perfekcyjną zabójczynią i mistrzynią w posługiwaniu się ukrytymi orężami miotanymi, to również zakochała się w Zuko, z którym była oficjalnie w związku. Kontrastowała mocno z bardzo jasnym charakterem Tylee oraz wybuchową księżniczką Azulą. Sama była ciemna, ponura, stoicka i posępna. Zwykle nudziła się i nie interesowała niczym, co ją otaczało. Jej brak emocji wynikał ze sposobu, w jaki została wychowana przez swoich politycznie umotywowanych rodziców. Brak emocji Mei i ciągły spokój ostro kontrastowały też z pasją i temperamentem Zuko. Jednak podobnie jak on, Mei była przeciwna idei niepotrzebnego zabijania. Wybierała unieszkodliwianie wrogów zamiast zabijania ich podczas walki. Mei też nie dawała się łatwo zastraszyć. Była jedną z niewielu osób, które nie bały się Azuli. W finale Legend Aanga stanęła po stronie Zuko, co było równoznaczne z przejściem na tą dobrą stronę mocy. Choć nie zmieniła zbytnio charakteru, to jej życie i otoczenie wymusiło na niej dość poważne zmiany w postrzeganiu świata naokoło niej. No, ale czemu nie widzimy jej w Legendzie Kory? Przecież była dość ważną postacią, zaraz obok Tylee i Azuli. Gdzie widzimy ją po raz ostatni? A może jednak jest jakaś jej cząstka w Korze? Zaraz postaram się odpowiedzieć na te pytania. Jak już zwykle bywa, z pomocą przychodzą nam komiksy, bo to tam chronologicznie Mei występuje po raz ostatni w Avatarverse. Ba, odgrywa w tym komiksie niemal rolę głównej bohaterki, bo to na niej opierają się, a zarazem najmocniej dotykają wydarzenia z trylogii komiksów Smoke and Shadow. Przypomnę tylko, że cały komiks kręci się wokół nowej społeczności Ozaya, chcącej powrotu starej władzy, tajemniczych Kemuri Kage, porywających dzieci oraz dziejów i powstania całego Narodu Ognia. Ale może od początku. Chociaż Zuko i Mei ożywili swoją miłość pod koniec Legend Aanga, nie minęło dużo czasu, zanim złe nawyki Zuko ponownie wystawiły ich związek na próbę. W komiksie The Promise ten uciekł na misję, nie zadając sobie trudu, by komukolwiek o tym powiedzieć, a następnie jeszcze bardziej wściekł biedną Mei, gdy dowiedziała się, że potajemnie spotkał się ze swoim ojcem Ozajem, by prosić o radę. W końcu Mei zdecydowała, że nie może być dziewczyną Zuko tak długo, jak będzie on wznosił między nimi mury i nie chce się jej zwierzać, tym samym zerwała z nim. Już kiedyś poruszyliśmy ten wątek w odcinku, z kim Zuko miał dzieci, dlatego chętnych tej części komiksu odsyłam właśnie tam. Wracając z powrotem do Smoke and Shadow, Mei zaczęła spotykać się z kimś nowym, młodym mężczyzną o imieniu Kalo. Kalo był członkiem nowej społeczności Ozaya, który otwarcie pracował nad usunięciem Zuko z tronu, więc Mei początkowo była z nim tylko w celu uzyskania informacji o planach organizacji. Jej uczucia do Kalo stały się później bardziej szczere, ale pogodziła się także z Zuko po tym, jak pomógł jej w poszukiwaniu jej porwanego młodszego brata Tomtoma. Teraz może zakończmy bardzo szybko, bez zdradzania większych szczegółów.
komiks skończy się rozstaje Mei i Kalo, ale nie jest jasne, czy Mei i Zuko kiedykolwiek wrócili do siebie. I to tyle? Cóż, tak! Oto przed wami prezentuję ostatnią stronę komiksu, na której widoczna jest Mei. Jest to scena, gdzie Kalo zrywa z nią próżno szukać wystąpienia Mei w późniejszym czasie, przynajmniej w dniu dzisiejszym, bo komiksy wychodzą dalej. Czy widzimy ją w Legendzie Kory? Cóż, najpewniej jej dziedzictwo w postaci córki Izumi. Tak, bo jak zdradził jeden z twórców komiksów, Gene Luen Yang, na Emerald City Comic Con 2017, Zuko jak i Mei, 3 lata po wydarzeniach z komiksów, ponownie się zeszli. I tak dochodzimy do ostatniej wzmianki o Mei. No więc, czemu nie widzimy jej w Legendzie Kory? Najpewniej już jej po prostu tam nie ma, nie żyje. Zmarła zapewne kilka lat przed wydarzeniami z Kory, choć nie zostało to w pełni potwierdzone. Zakończymy materiał cytatem zawartym w starym wywiadzie dla Screen Crush, w którym jeden z ojców serii, to jest Michael Dante DiMartino, powiedział: przywracanie starych postaci jest zabawne, ale musi być konkretny powód, dla którego wracają. No i to by było na tyle. A czy wy też macie nadzieję na powrót w przyszłych komiksach takiej postaci jak Tai Li, Azula czy właśnie Mei? Piszcie w komentarzach. Najciekawszym przypnę serduszko. Zachęcam do głosowania w ankietach na mojej zakładce społeczności. W nich to właśnie wybieracie tematy do Kronik Awatara. Link w opisie. Zostawcie też suba, jak lubicie mój content. Pomaga mi to niezmiernie. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Nigdzie w kanonie nie zostało potwierdzone w pełni, że Mei wróciła do Zuko. Zostało to powiedziane poza kadrem. Niektórzy są jednak przekonani, iż nie mogło być inaczej i utwierdzają ich w tym dzieło fanów, choćby takie, które aktualnie widzicie na ekranie.